wstałem rano, idę biegać, pogadać trochę miasta. Dzięki za pomoc w motywacji. Jest godzina 8 rano, jesteśmy w Berlinie. Jest dzisiaj 1 maja, jest pusto, więc zaczynamy pięknym, takim porannym biegiem dzień. Tam po drugiej stronie torów jest nasz hotel, generator. Tam jest Damaris. Moim celem jest przebiec wieżę dookoła, znaczy dobiec do wieży, okrążyć ją i wrócić do hotelu. Tego co się orientuję, mam 5 km z hotelu do wieży, także dyszka mnie czeka. Mam nadzieję, że zdążymy, ponieważ mamy do 10 pokój, czyli zostało nam jakieś 2 godziny, a chciałbym zdążyć dobiec i wrócić. Ciekawe, że w centrum miasta znajduje się tak wielki opuszczony budynek. Zobaczcie. Tak mocno wieje, że nie wiem, czy nie będę chory, ale warto, bo widoki są niesamowite. Ciekawe jest to, że spotykam po drodze tylko biegaczy. Może spotkałem 2, może 3 osoby, które nie biegły, a już z 15 osób, które biegły. Jest 8, już w sumie prawie 9, jest rano. 1 maja w święto, także ulice są opustoszałe, szczególnie dlatego, że wczoraj jak przyjeżdżaliśmy do Berlina, to widzieliśmy, że wszędzie było pełno imprez, także ludzie pewnie teraz kacują, śpią, a ja mam okazję przynajmniej, żeby pozwiedzać miasto bez natłoku ludzi. I zobaczycie, kiedy później przyjdę tu z Damaris, chociażby pod wieżę, która się znajduje za mną, to na bank będzie dużo ludzi już, a teraz pewnie będzie tam pusto. Nie ma co siedzieć w domu, tylko zapraszam do biegania i do... szczególnie do biegania rano, bo wtedy jest taki fajny klimat, jest mało ludzi, pusto, zupełnie inaczej niż po południu albo wieczorem. Udało się, miałem nie 5, a 4 km do wieży. Także w dwie strony zrobię 8 km. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w końcu znalazłem butelkę wody idealną do biegania w Lidlu na promocji. To nie jest lokowanie produktu. Chodzi mi o samą butelkę, butelka z litrowa. Jest fajny kształt i się wygodnie z nią biegnie. Bo małe butelki 250 ml były za małe, bo nie starczało mi wody, a butelka 1,5 litrowa zawsze była za duża. Także polecam litrowe takie butelki, wygodne bardzo w bieganiu. Czy udało się? Ja okrążam wieżę dookoła i wracam. A tu się zaczyna wieża. Tak jak mówiłem, puściutko tutaj jest. Jest zaledwie kilka osób. Nie ma lepszej pory naprawdę na zwiedzenie niż właśnie taki poranek, gdzie naprawdę wszystko można dobrze, dokładnie zobaczyć, bez spędu ludzi. I zrobić sobie zdjęcie przynajmniej, na którym będziemy tylko my, a nie 5000 innych osób. Najgorsze jest to, że zapomniałem wziąć czegokolwiek do jedzenia przez tą nadmierną radość z tego biegania. Zapomniałem zjeść cokolwiek, miałem wziąć banana, ale się nie udało, bo zapomniałem i teraz trochę jestem głodny. A teraz jeszcze czeka mnie 5 km, 4 km powrotu, a nie mam nawet karty, żeby coś kupić, także trzeba pamiętać o tym, żeby coś brać do jedzenia. Jeszcze raz rzućmy okiem, jak tutaj jest pusto. Chciałem nagrać timelapse, ale nie ma nawet co nagrywać, bo tutaj nie ma w ogóle ruchu. A bez ruchu timelapse za bardzo nie wychodzi. Także
niestety nie zrobię. Zapraszam do takiego porannego biegania, bo to jest naprawdę, 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 powtarzam jeszcze raz, naprawdę coś niesamowitego. Byłem tutaj dwa razy chyba na placu, na Alexanderplatz w życiu. I był taki tłok, że naprawdę nic nie widziałem. Teraz tak naprawdę widać ogrom tego wszystkiego. Zobaczcie, no nie ma tutaj, no, pojedyncze jakieś jednostki się szwendają, a jest zupełnie pusto. A wystarczy wstać rano i pójść pobiegać. Wiem, że może być fajnie, będąc w Berlinie, pójść sobie na imprezę czy do knajpy, zabalować, napić się, ale czasami warto też się zastanowić, czy nie lepiej pójść wcześniej spać, wstać wcześniej i spędzić rano dzień aktywnie, bo zobaczcie, co dzięki temu ja mam, że wstałem tutaj wcześniej i mogłem tutaj przybiec. Czy zastanówmy się. I owszem, mi też się nie chciało rano wstać, ale tak jak obiecałem w poprzednim filmie, że wstanę i pójdę biegać, sobie przypomniałem to. I moim sposobem na wstawanie jest zawsze zostawić telefon jak najdalej się da. Czyli w tym wypadku zostawiłem pod samymi drzwiami wyjściowymi z naszego pokoju. W domu zazwyczaj pozostawiam telefon po drugiej stronie mieszkania. Także muszę wstać i pójść po ten telefon, żeby wyłączyć budzik. Ten cholerny, wkurzający budzik. Jeżeli już dojdę do tego telefonu i wyłączę budzik, to już jestem na tyle obudzony i na tyle kontaktuję, żeby stwierdzić: aha, chyba warto wstać, mam coś do zrobienia. To ja, może korzystając z okazji, trochę wam się przedstawię dla nowych osób, bo ostatnio bardzo dużo subskrybentów doszło, także bardzo serdecznie witam was na naszym kanale Dumb and Her World. Jeżeli chcecie, to możecie sprawdzić też tutaj na górze odnośnik, będzie do mojego kanału Daniel Grzyb. Mój kanał jest o Tesli generalnie, o autach elektrycznych. Ten kanał, który właśnie oglądacie, jest kanałem... Przepraszam. Ten kanał, który właśnie oglądacie, jest kanałem takim bardziej podróżniczym, lifestyle'owym. Nagrywamy tutaj vlogi, różne filmy z naszych wyjazdów. Zapraszamy również na kanał Damaris, Dumb and Her World Style. Jest to kanał taki głównie modowy, bardziej stylowy, nie wiem jak to nazwać, żeby Damaris tutaj nie miała mi tego za złe. Jest tam dużo o modzie, dużo na przykład o fruterianizmie ostatnio Damaris nagrywała. Także zapraszamy, wiele ciekawych rzeczy tam możecie dla siebie znaleźć. Ogólnie ja z Damaris lubimy bardzo podróżować, nie lubimy siedzieć w domu. Jak mamy tylko możliwość, to gdzieś wyjeżdżamy, tak jak na przykład teraz jesteśmy w Berlinie. Jechaliśmy odebrać auto z serwisu, przy okazji stwierdziliśmy, że zostaniemy sobie na jedną noc i będziemy spali w Berlinie, żeby jeszcze pozwiedzać. Nie lubimy siedzieć w domu, bo siedzenie w domu jest nudne, nie bawi nas to, także wolimy spędzać czas aktywnie, jak tylko możemy, to wychodzimy z domu. I generalnie u nas jest tak, że naprawdę jesteśmy bardzo rzadko w domu. Generalnie dom jest naszą sypialnią. Wiem, że szczęściarz, czyli nasz kot, będzie miał mi to za złe, no ale nie lubimy siedzieć w domu. Wiadomo, czasami jest fajnie sobie usiąść, odpocząć, ale przeważnie nas w domu nie ma, bo cały czas gdzieś jeździmy, cały czas coś robimy. Po prostu staramy się spędzać czas i życie jak najaktywniej się da. Czas na siedzenie w domu jeszcze się znajdzie. Na starość pewnie będzie go dużo, chociaż planujemy jak najwięcej, jak najdłużej w życiu podróżować i spędzać czas właśnie w podróży. Ważną rzeczą jest czerpanie, branie i wykorzystywanie okazji, które nam się przydarzają. Jeżeli tylko możemy, jedźmy gdzieś, róbmy coś, wykorzystujmy to. Jak my teraz w Berlinie. Moglibyśmy tylko przyjechać i od razu wyjechać, ale po co? Warto zostać tutaj chwilę, zobaczyć, poznać coś nowego. Właśnie Domondo mi mówi, że przebiegłem 10 km. Tam jest Damaris. Generator hostel. Z której strony wybieracie banany? Jestem już na miejscu, 11 km zrobione. Teraz trzeba się szybko zbierać, mamy 40 minut, żeby opuścić pokój. I mieszkamy na 5. piętrze. Warto wybrać schody, a nie windę.